Faza zasadnicza siatkarskiej Plus Ligi co prawda nie została jeszcze zakończona, bo na dzisiejszy wieczór zaplanowano dwa spotkania. Jednak dla zespołów z naszego regionu wszystko jest już jasne. Po raz pierwszy w XXI wieku w walce decydującej o Mistrzostwie Polski, czyli w fazie play-off, udziału nie weźmie grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Podopieczni Adama Swaczyny przed ostatnim meczem rundy zasadniczej mieli szansę na awans do czołowej ósemki. Potrzebowali jednak przede wszystkim zwycięstwa w Jastrzębiu-Zdroju. Tymczasem to Jastrzębski Węgiel wygrał 3-1, zapewniając sobie pierwsze miejsce w tabeli. Kędzierzynianie skończyli na pozycji 10. Chciałem pogratulować wszystkim rywalom, z którymi się mierzyliśmy w ostatnim czasie. Po prostu pokazali dużo lepszą siatkówkę niż my zaprezentowaliśmy. No wiadomo, że mieliśmy różne problemy w tym sezonie i no nie jest to żadną wymówką, bo pod koniec no staraliśmy się dalej wejść do play-offów. Zabrakło nam i umiejętności, i szczęścia, i troszkę czasu. W znacznie lepszych nastrojach są siatkarze PSG Stalinysa. Podopieczni Daniela Plińskiego, pewni miejsca w fazie play-off, byli jeszcze przed meczem ostatniej kolejki z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Nysani jednak nie zamierzali osiadać na laurach i odnieśli zwycięstwo. Stal pokonała Wartę 3-1, a najlepszym zawodnikiem meczu uznano Kamila Kosibę. Wiedzieliśmy, że mamy już ten play-off, więc dało nam to troszkę luzu. Wyszliśmy się w innym zestawieniu, byliśmy na to gotowi. Było widać od początku, że osoby, które mniej grały w czasie sezonu, chciały pokazać się jak najlepiej. I fajnie, że weszliśmy dobrze w mecz i zagraliśmy konsekwentnie, można powiedzieć. Najważniejszy mecz sezonu gramy za 4 dni. Kalendarz jest tak skonstruowany, że tak naprawdę nie mogliśmy już być wyżej, bo Jastrzębie wygrało swój mecz i wiedzieliśmy, że swojej pozycji nie zmienimy. Natomiast i tak założenie i cel był taki, żeby każdy z zawodników poczuł boisko. Dzięki zwycięstwu Stal zakończyła fazę zasadniczą na 7. miejscu, a to oznacza, że w fazie play-off zmierzy się z zespołem z Zawiercia. Play-off to będzie całkiem inny mecz. Zdajemy sobie też sprawę, że no Zawiercie jest lepszą od nas drużyną, mogę to powiedzieć. My aspirujemy do tego, żeby być tacy jak oni, grać o Puchar Polski, o medale. Mamy w tym sezonie tą szansę, dostaliśmy się do play-offów i będziemy chcieli zagrać jak najlepiej. Pierwszy mecz ćwierćfinału Nysanie rozegrają w środę o 21:00 u siebie. Rewanż w sobotę w Zawierciu. Zaksę natomiast czeka walka o miejsce 9. Jej rywalem będzie Skra Bełchatów. Korotop Gwardia Opole rozpoczęła zmagania w grupie spadkowej Orlen Superligi. Pierwszym z 5 rywali Opolan był KPR Legionowo, który plasuje się na ostatniej pozycji. Te różnice wynikającą z tabeli widać było także na boisku. Opolanie szybko uzyskali znaczną przewagę. W 11 minucie prowadzili 7-2, a na przerwę schodzili przy wyniku 17-9. Przez cały mecz znakomicie spisywała się opolska defensywa, przez co Legionowianie po przerwie także zdołali zdobyć tylko 9 bramek. Uznanie znalazł zwłaszcza bramkarz Gwardii Jakub Ałaj, który obronił 14 z 30 rzutów rywali i otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu. KPR Cepter Legionowo, Korotop Gwardia Opole 18-30. W tej obronie nam wychodziło, Kuba Ałaj też bardzo dobrze pobronił, dużo tych piłek odbił, więc to gdzieś było. No i zdobyliśmy dużo takich, można powiedzieć, łatwych bramek gdzieś z kąty, gdzieś w drugie tempo. Mogę tylko przeprosić i jakby w tej chwili, no to mówię, no ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Zagraliśmy katastrofalne zawody i w obronie, i w ataku, zwłaszcza w ataku. Nie funkcjonowało praktycznie nic. Kolejne mecze w grupie spadkowej zostaną rozegrane w sobotę. Gwardia zmierzy się na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk i w przypadku korzystnego wyniku już wtedy może zapewnić sobie utrzymanie.